Siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię na kolejnym odcinku z FC24, tym razem Polska versus Włochy, słuchajcie. Także no, nie owijajmy bawełny, ruszajmy, to będzie ciężki mecz, za każdym razem jak nagrywam odcinek z FC24 dla Was, to gram rozgrzewkowo na Włochy i szczerze mówiąc wychodzi ten mecz różnie. Raz jest po mojej stronie, raz jest po ich stronie, więc naprawdę będzie to ciężki orzech do zgryzienia. Jedynie zrobimy sobie zmiany klasyczne, czyli Szymańskiego sobie wrzucimy. Szymańskiego tylko za kogo? Za Wszołka może? Tak patrzę, co my tu mamy, a jeszcze drugiego Szymańskiego. Dobra, za Drągowskiego, no bramkarz nie będzie mi tu potrzebny, mimo wszystko. A jak będzie, to najwyżej Grosickiego się ustawi i będzie dobrze. Damy radę jakoś. Ale zacznijmy może sobie z Grosikiem zamiast ze Skurasiem. Może w ten sposób byśmy zaczęli. Tak się zastanawiam. Chociaż nie, dobra, zostawmy tak jak jest. No, w dalszym ciągu jest tu Krychowiak, który nomen omen już nie gra w reprezentacji z tego, co ja kojarzę. I tak z tego, co ty też pisaliście i dziwiliście się. Więc no, jest jak jest, słuchajcie, jest jak jest. No, ja też nie śledzę jakoś turbo piłki nożnej. Nie będę ukrywał tego, nie mam na to po prostu czasu. To, co jakieś tam głośniejsze transfery, to słyszałem, ale tak poza tym tylko patrzę, czy nasza reprezentacja od czasu do czasu coś wygra. A propos wygrywania, z tego, co słyszałem, nasz nowy selekcjoner, czyli Probierz, wygrał jako pierwszy od 26 lat swój pierwszy mecz jakby jako selekcjoner. Więc to jest mega, mega plusik kurna dla niego. Jestem ciekaw, jak pójdzie mu dzisiaj z Mołdawią. Wy dostaniecie to pewnie w poniedziałek, więc możecie dać znać, jak poszło, bo jestem w sumie ciekaw. A tymczasem wracamy na boisko, na murawę. No i tak dla przypomnienia, gramy na klasie światowej, więc no to nie jest też jakiś lekki, jakaś lekka zabawa. Tym bardziej, że wiecie, czy nie wiecie, ja w FIFA jestem średni, jeśli chodzi o poziom rozgrywki. Kurna, taka sytuacja! Co? Jak ten karny, co? Jak? What the fuck? Co tu się wydarzyło? Czekaj. Lewy mu nabił. Ja pierdolę. Nie, no dobra, tak tam go zaczynać. Lewy znowu z moonwalkiem. Jest lewy moonwalk. Lecimy. Prawe okno, lewy. On będzie w lewo się rzucał. Prawe okno. Dobrze. Brawo, kurwa. Dobrze, no idealne rozpoczęcie tego meczu. Mam nadzieję, że teraz Włosi się nie zdenerwują i nie ruszą na nas, bo jednak są lepszą drużyną. Tak statystycznie patrząc. Dobra, ale my mamy więcej woli walki, słuchajcie. Mamy więcej woli walki. No kurwa, tylko oprócz woli walki tu trzeba mieć jakieś umiejętności jeszcze. O! Brawo w tej obronie, brawo! Dobrze, na spokojnie. Oj, się minąłem. Dobrze. Prawidłowo, odegranie do Kiwiora. Kiwior, do środka. Do Zielińskiego. Zieliński będzie to rozgrywał na skrzydle. Może zagrać do lewego i tak też zrobi. Lewy kiwka i strzał! Ajajaj! Kurna, było dobrze, no było dobrze. Lecimy z rogu, zagram na krótko. Do Skurasia, Skuraś wrzuta! Lewy, ale no nic z tego nie będzie. Na spokojnie, rozegranie. Strzał, zablokowany. Nie wiem, czy wam wchodzą takie strzały. Mi od czasu do czasu, przynajmniej na Ultimate Teamie, całkiem fajnie siadają takie strzały za szesnastki. Więc próbuję. No, Jezus! Co wy tam mu zrobiliście? No, na spokojnie, do drugiej strony zagrajmy. Drugą stroną, dobrze. No, no tak średnio ogólnie, ale Kiwior? Kiwior przy piłce, no musiałby mieć z kim zagrać. Co oni mnie tak tu puszczają tym bokiem? Na spokojnie, do lewego, lewy, odegranie, strzał! Poprzeczka! No i teraz, o Jezus, Krychowiak, to podanie, no takie niby dobre, ale kurna, no... O, no właśnie, przejęcie też niby dobre, ale coś tu nie wyszło. Dobra, na spokojnie. Tu trzeba spokojnie grać, z chłodną głową, no bez podpalania się niepotrzebnego. No i właśnie. O, i teraz mamy problem, są kłopoty. Są kłopoty, są kłopoty!
No i... Łap to! Ja pierdolę, Wojtek, jak dobrze, że cię mamy. Oj, niedobrze, niedobrze. No jednak, Wojtek, tutaj lekko dupy dałeś. O nie, nie, nie! Ale spalony! O kurwa! Ale szczęście! Dobra, na spokojnie w obronie. Bednarek. Do Kiwiora. Kiwior, do Bednarka. Na spokojnie, rozgrywają na krótko. Kiwior będzie wyprowadzał tą akcję. Aj, chciał prostopadłym podaniem, ale coś tu mu nie wyszło. Na spokojnie, dobrze, odegranie. Prawidłowo. Ładnie, Milik. Milik, czy będzie miał z kim zagrać? Do lewego, lewy już wychodzi sam na sam. Lewy, lewy, strzela. Ale po co ja tym... Po co ja tą zabawą? Po co? Trzeba było po prostu walić po oknie i tyle. Siemano, a nie. Dobra, rozegranie z boku. Skóraś, wrzuta. No i lewy... No, coś tam miało być, ale nie wyszło. Aj, Kiwior, kurna. No taka sytuacja, no trzeba było tylko mocniej z tego woleja zadupcyć. Dobrze, odgrywają. Dobrze, no. Ajajaj! Ojojoj! Ale będzie żółta kartka dla Milika, Boże! No ale no odbierzcie mu tą piłkę, no. Czy to takie... No właśnie. Chciałem zapytać, czy to takie trudne, ale widzę, że... Jest jak jest, dobrze. Na spokojnie, do lewego, do Milika. Czemu ten Milik wygląda jak lewy, to ja nie wiem, nie? Na spokojnie. Milik? Milik strzał z daleka, ale zablokowany. Kurna, no... Gdyby oni mi tak tych strzałów nie blokowali... O Jezus, co ja zrobiłem? Dobrze, dobrze, blokuj go tym Bednarkiem. Wrzuta? Prawidłowo, dobrze, na spokojnie, lewy. Raz lewy przy piłce. Nie ma do kogo za bardzo zagrać. Odgrywa do Milika. Dobrze, no ale niepotrzebnie wbiegałem, trzeba było pokiwać coś. Ja tak czasami gram jak takie drewno, nie? Totalne. Ojojoj! No ale tu trzeba by było to przejąć, słuchajcie. No właśnie, bo jest problem teraz. No! Wybito! Ja pierdolę! Dobrze, Kiwior bokiem. Ale nie ma z kim zagrać. No dawać tutaj do przodu, no Jezus! No i przejęta piłka, no właśnie, no. Mówię, to jest to, że tu nie ma z kim zagrać, nie? Bo jakby oni mieli z kim zagrać... O kurwa! Strzał! Dobra, jest ciepło, jest ciepło. Nie możemy tak grać, no. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie. Lewą stroną boiska. Dobrze, ale... Oj, nie doszło to podanie. Brawo, prawidłowy odbiór, prawidłowy. Dobra, zagrywają do środka. Może coś by się tu udało. O Jezus. Na spokojnie. No, Krychowiak będzie próbował odebrać piłkę. No ale coś tu... Za krótkie nóżki, tak stwierdzam. Dobrze odegranie, brawo, do Skurasia. Laga na Roberta. Lewandowski na Milika, Milik! Aj. A byłaby dobra bramka do szatni, no. A będziemy próbować z wrzutą. Wrzucamy? Ale musi tu ktoś... Musi to ktoś zamknąć, no Jezus Maryjko. No ale to wake up, no. To będzie bramka do szatni, coś czuję. No ale spalony, coś tego? Coś? No kurwa. Jezus Maria, a czemu on tego nie złapał w ogóle tym szczęsnym? To jest moje pytanie. Aj, Milik. Ruszamy z kontrą. No i ruszyliśmy z kontrą. No ale dobra, no jest 1-0, no nie ma tragedii. Nie wiem, jak to statystycznie wygląda. No dobra, nawet nie są przemęczeni nasi zawodnicy. To nie jest tak źle, jak statystyki. 45 do 55 z posiadania. No jeszcze jedną bramkę powinienem przynajmniej strzelić, według oczekiwań. Udanych odbiorów w ogóle 52, ja pier... Ja nie pytam, nie? No, co? Ty!
Aha. Dobra, dobra, no, dobra, kurwa, chcecie tak grać? No to dobra, proszę bardzo. Dawaj, do boku mu, pięknie. I do lewego, lewy. Lewy teraz w pole karne. Milik, strzał, zablokowany. Ooo, ale zablokowany znowu ręką, drugi karny. Ja nie wierzę w to, ja będę wygrywał te mecze na karnych, czy o co tu chodzi? Ale jak? Nie, ja mi zablokował, to jak? Drzwi ja dostał, ewidentnie. Lewy tym razem bez moonwalka. Dobra, będziemy próbować. Teraz lewe okno, lewy. Lewe okno, strzał i gol, brawo. Brawo. Nie ma znaczenia jak, najważniejsze, żeby wygrywać. Taka jest prawda. Nie ma znaczenia, czy karnymi, czy niekarnymi. Najważniejsze, żeby wynik był na plus. Oj, właśnie teraz będzie problem. Dobra, na spokojnie. Odbierz mu, na spokojnie. Na spokojnie, nie ma się co podpalać. Wow! Kurwa mać. Wiedziałem, że to się tak skończy. Nie wiem w sumie, jak to się wydarzyło, ale już pomijam. Dobrze, na spokojnie. Dobrze, Kamiński. Kamiński. No, musi mieć do kogo zagrać. Wrzuta tam na skóra. No, 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 no. Oj, 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 oj. Ale lewy go przeorał. Dobrze, główką. O Jezus, ale to nasi mieli główką, nie oni. Niedobrze, niedobrze. Niedobrze jest. Niedobrze jest, rozbiegają nam obronę. Co tu się wydarzyło teraz? No odbierz mu tą piłkę, no kurwa, to tak trudno. Dobra. 57 minuta. Mi już psycha zaczyna siadać powoli. Chciałbym mieć z kim zagrać. Ale to oni musieliby się ruszyć, o właśnie. Dobrze, skóraś wrzuta. Pyk. Kurna, no Kamiński, no dobry pomysł, ale wykonanie. No właśnie. No właśnie, wykonanie takie se. I tu Kamiński mógłby już przejąć tą piłkę tak realnie. Nie wiem w sumie, dlaczego tego nie zrobił. Oj, spóźniony ten, znaczy za wcześnie trochę ten ślizg, nie tyle, że spóźniony. Dobrze, dobrze, rozegranie. Kiwior, Kiwior, do Milika, Milik, Milik. Rozbiega się, ale nie ma do kogo zagrać. Dobrze, zagrywa do lewego, lewy. Do Krychowiaka, Krychowiak. Nie ma z kim, skóraś. Będzie próbował, dalej nie ma z kim. Urna, Bereszyński, Zieliński. Do lewego, ale nie dochodzi to. Dobra. Piękny odbiór, ale czemu Milik nie ruszył? Czemu on tym Milikiem nie ruszył do tej piłki, to ja nie wiem. Na spokojnie, no to trzeba przejąć. Kurna, no nie, nie, no nie tak. Nie tak, nie tak, no nie tak, panowie! Wake up, kurna. Zajebisty odbiór Kędziora, zajebisty odbiór. Musi mieć z kim zagrać, Lewandowski będzie to rozbiegał. Rozciąga tam akcję, dawaj, 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 lewy! Lewy! Ach, kurwa, setki nie mogę strzelić, co jest? No powinna być bramka, powinna, no tu się zgadzam w pełnej rozciągłości. Skóraś wrzuca! I... Ja pierdolek, ten Donnarumma jest dobry, jebaniec! Nie wiem, jakim cudem on to broni wszystko. Skóraś wrzuca! Po co tym Krychowiakiem? Po co? No nie, no nie, kurwa, nie taka strata! Co wy robicie? Dobrze, prawidłowo. O Jezu, niedobrze, niedobrze! Było dobrze, już jest niedobrze. Wrzutka? Łap to! Ja pierdolę, Wojtek, dobrze, że ty z nami jesteś, serio. Serio, serio. Zielu, do boku, na spokojnie. Do Kamińskiego. Kamiński, odegranie na drugą stronę.
Tutaj skóraś. Odegranie, no kurwa, do przeciwnika. No to chyba nie o to chodziło do końca. Dobrze, niedobrze. Nie mogę się zdecydować, czy dobrze, czy niedobrze. Ja pierdolę, jakie odegrania wy robicie. Oj, jeszcze faul był. No, może to i nawet lepiej, że tu faul był. Przynajmniej nie będzie szybkiego rozegrania tej akcji. Wrzuta, wybicie, dobrze. Prawidłowo. To nasi muszą teraz to wybić, muszą teraz to wybić. Aha, dał mu się obrócić tak po prostu? Kurwa, no muszę mieć do kogo zagrać, a póki co jest lipa. No dawaj, dawaj, do Kiwiora, Kiwior! Ja bym chciał mieć z kim tu to rozegrać. Na spokojnie, do Krychowiaka. Krychowiak, przyjęcie, strzał! Milik jeszcze, Krychowiak? Kurna! Plan był dobry. Plan był dobry, wychowanie, Boże, wykonanie takie se. Czyli klasyka polskiej piłki. Wow! Dobrze, brawo! No na spokojnie, na spokojnie. Odgrywamy. Kurna, no i nie wyszło. Muszę zatrzymać, słuchajcie, i zmiany wprowadzić, bo jest kiepsko. Nie mam za bardzo kim gonić już. Więc wprowadźmy Szymańskiego, jednego i drugiego. Grosika byśmy wprowadzili na prawą zamiast na lewą. I z lewej Kiwiora byśmy zamienili za Kesza. Kto nam tu jeszcze zostaje? Świderskiego nie wiem, czy chcę wprowadzać za Milika, szczerze mówiąc. Został jeszcze Wieteska. Wieteskę może za Bednarka. No jest kurka, powiem wam, że... Ciężki wybór w tej reprezentacji. Ciężki wybór w tej reprezentacji, bo nie za bardzo jest kim tu grać, kurna. O Boże! Widać, że oni już siły nie mają. Na spokojnie, ale Włosi może też nie mają już sił. Dobrze, dobre odegranie do Skurasia, Skuraś! Teraz będzie rozpoczynał tą akcję, Skuraś! Skuraś bokiem boiska, nie ma do kogo odegrać, no i traci piłkę. Ale na spokojnie jeszcze, lewy! No ale lewy, kurna, no nie tak! No nie tak! Oj, 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 ale faul! No nie, 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 tu trzeba, to trzeba przerwać! To trzeba przerwać, żeby to nie było 2-2. Dobrze. Wybito. Jeszcze. Ja pier... I koniec. Nawet nie zdążyli zmian wprowadzić, bo trochę zaspałem z tymi zmianami, szczerze mówiąc. Ale kurczę. Szczerze, 2-1 na klasie światowej polską z Włochami. Uważam za naprawdę dobry wynik. Uważam za naprawdę dobry wynik. Jeszcze rzućmy okiem na statystyki. Powinniśmy mieć w ogóle 4 bramki, oni 3. Podań, porównywalna ilość w sumie. Celność, skuteczność driblingów w ogóle 93%. Celność strzałów 71%. Dokładność podań 78%. No muszę popracować na pewno nad tą dokładnością podań, bo widzę, że mam ją w okolicach tak 70-80% i na tym dużo tracę, nie? I mniej się bawić przede wszystkim przy strzelaniu, po prostu częściej strzelać. Ale to jest to, że ja, kurde, nie wiem jak wy, nie? Ale ja mam tak, że ja wolę jednak pewniaki strzelać, aniżeli, kurna, strzelać na pałę i byle jak, bo tych akcji, tych sytuacji jest mniej po prostu w meczach. Przynajmniej tak jak widzę na Ultimate Teamie, to jest ich troszeczkę mniej. No, natomiast słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. No, dzięki wam za oglądanie, na razie, no i cześć!